Stanisław Michalkiewicz opowiada o działaniach Rady Polityki Pieniężnej, orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości czy przyczynach zatrzymania Rafała Ziemkiewicza w Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, nie ma dobrych wiadomości. Już sam bym chciał coś krzepiącego powiedzieć, ale co tu powiedzieć, jak same złe wiadomości są. Może nie wszystkie, ale większość to są złe wiadomości. Pierwsza zła wiadomość to jest taka, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe z 1,1% do 0,5%. To niby niewiele, ale to się liczy najwyraźniej, tym bardziej, że nikt się tego nie spodziewał. Najwyraźniej moneta padła na reszkę, bo Państwo wiecie, Rada Polityki Pieniężnej to w ten sposób ustala stopy procentowe, że rzuca monetą. Jak moneta spadnie na reszkę, to jest wtedy się podwyższa stopy, jak na orła to się obniża, a jak pionowo stanie, to się ani nie podwyższa, ani nie obniża, więc tutaj musiało paść na reszkę. Ten procent, tam 0,5% to jest oprocentowanie kredytu, jaki Narodowy Bank Polski udziela bankom komercyjnym. A banki komercyjne oczywiście sobie trochę te stopy procentowe podnoszą, i dzięki temu na przykład mogą być takie w telewizorze reklamy, że 3000 dostajesz, a 3300 oddajesz, to znaczy, że kredyt jest oprocentowany na 10%, a nie na pół. I to dzięki temu banki zarabiają na kredytobiorcach. Czym to się może skończyć? Nie wiem, bo jeżeli te stopy procentowe będą narastały, to bardzo możliwe, że się to odbije na kredytobiorcach, bo będą musieli według zmiennych stóp procentowych twoje kredyty spłacać, a podobno Polacy są szalenie pozadłużani, także może to być bardzo trudny problem. Ale na razie, dopóki nie padnie salwa, niech nam humory dopisują, tym bardziej, że nie jest to wiadomość, można powiedzieć, najgorsza, dlatego że dzisiaj, to znaczy 6 października, czy 7, bo to już nawet nie wiem, z tego zmartwienia, to już nawet nie wiem, jakiego dzisiaj mamy, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie, zgodnie z którym przenoszenie sędziego, już nie mówię o delegacji do innej miejscowości, ale przeniesienie sędziego z wydziału do wydziału w tym samym sądzie, na przykład w jakimś sądzie są dwa wydziały karne, i jeżeli sędzia zostanie przeniesiony z jednego do drugiego, to jest nielegalne, także to jest poważne naruszenie praworządności, ale to jeszcze nie jest najgorsze, bo Trybunał Sprawiedliwości jeszcze jedno postanowienie wydał, takie mianowicie, że nie trzeba brać pod uwagę orzeczenia wydanego przez sędziego, który został rekomendowany na to stanowisko przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Widzimy, że teraz w ramach walki o praworządność to sędziowie wezmą się za łby. Jedni drugim już teraz właściwie wytykają, że my to jesteśmy sędziowie, a wy to jesteście bandą przebierańców. Ale ci drudzy tak samo im zarzucają, że oni są bandą przebierańców. W tej sytuacji obywatel stający przed sądem, a ja niedługo właśnie wystąpię w takiej roli, ma pewien problem, bo nigdy nie będzie wiedział, czy stoi przed sądem prawdziwym, czy przed jakąś bandą przebierańców. I wydaje mi się, że z uwagi na artykuł 45 Konstytucji, który mówi, że każdy ma prawo do właściwego, bezstronnego, niezawisłego i tak dalej sądu, to obywatel musi się upewnić, czy ma do czynienia z sądem, czy nie. ponieważ tej gwarancji udziela Rzeczpospolita Polska, no to obowiązek udowodnienia, że ten sąd to jest legalny i tak dalej, spoczywa na organach Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przypadku na samym sądzie. Ciekaw jestem, jakie będą dalsze praktyczne konsekwencje tych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale widać, że Niemcy się za nas biorą nie na żarty. No już o tych wszystkich blokadach finansowych, o tych karach, 500 000 euro dziennie, to już nawet nie będę mówił, żeby się nie powtarzać, ale widzimy, że tutaj jeszcze jeden element dochodzi, ponieważ komuniści, którzy tam opanowali instytucje Unii Europejskiej, to mają świadomość, że przeforsowanie pewnych rzeczy na drodze ustawodawczej może nastręczać trudności, tym bardziej, że tam będą pyskować w Sejmie i tak dalej, w parlamentach. A wszystko to można załatwić bez hałasu w drodze orzecznictwa sądowego. Tylko trzeba dobrać takich sędziów kumatych, żeby oni wiedzieli, powinność swojej służby zrozumieli. No i właśnie z czymś takim mamy do czynienia między innymi w Polsce. Proszę Państwa, no a tu jeszcze w dodatku wybuchła straszliwa afera z kolegą Rafałem Ziemkiewiczem. Otóż kolega Ziemkiewicz został aresztowany na lotnisku Heathrow w Londynie, dokąd przyleciał razem z żoną i córką, żeby odprowadzić córkę na uczelnię, bo ona tam rozpocznie studiowanie nauk ścisłych. No i proszę Państwa, żona i córka przeszły przez to, a kolega Ziemkiewicz został aresztowany. Okazało się, że przyczyną aresztowania był donos takiej bengalskiej, pochodzenia bengalskiego posłanki do parlamentu brytyjskiego. Ona się nazywa Rupa Hook. No i ona doniosła, że kolega Ziemkiewicz to jest islamofob, no i że zaprzecza Holokaustowi. Jak widzimy, oskarżać to oskarżać, już wszystko mu przylutować. No i kolega Ziemkiewicz nie tylko został aresztowany, ale jak go wypuścili z aresztu, to natychmiast został deportowany do Polski. Wspominam o tym również z tego powodu, że mamy do czynienia z ostentacyjnym łamaniem traktatów międzynarodowych. W 1966 roku został wydany, taki przedłożony do ratyfikacji, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Ja wiem o tym między innymi dlatego, że w latach 70. w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela domagaliśmy się opublikowania tekstu tego paktu i drugiego Paktu Praw Społecznych i Gospodarczych w Dzienniku Ustaw, bo komuna ratyfikowała te pakty, ale nie opublikowała ich w Dzienniku Ustaw. One były opublikowane tylko w takim elitarnym piśmie, niskonakładowym, Sprawy międzynarodowe. No, nikt tego nie czyta, poza specjalistami. W związku z tym obywatele nie byli pewni, czy mogą się i na co się właściwie mogą powoływać. No i myśmy się domagali, żeby te międzynarodowe pakty praw człowieka zostały wydrukowane w Dzienniku Ustaw, bo zostały przez Polskę ratyfikowane, przez Wielką Brytanię też. I w tym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych jest artykuł 19, w którym no, expressis verbis jest napisane, że nikt nie może być prześladowany czy dyskryminowany ze względu na poglądy, nie tylko poglądy polityczne, ale i wszelkie inne. No więc widzimy, że Wielka Brytania w sposób ostentacyjny łamie te postanowienia traktatowe. stając się powoli krajem, no już nie powiem, że faszystowskim, chociaż właściwie można już by było taki zarzut postawić, no ale widzimy, co się w tej Wielkiej Brytanii dzieje. Klękają na stadionach przed murzynami, no to niedługo ci muzułmanie, bisurmanie wprowadzą tam prawo szariatu, no i wszyscy będą chodzili jak w zegarku, a Angielki zostaną ubrane w gelabije i zagnane kijem do haremów pod czujną eunucha straż. No, tam Angielki specjalnie urodziwe nie są, mówiąc nawiasem, tam taki gust mają Angielczykowie osobliwy, że im bardziej jakaś kobieta jest podobna do konia, to tym większą konkietę robi. No, była taka pani, też właśnie Angielka, bardzo podobna do konia, ona była komisarzem Unii Europejskiej, jeszcze jak Wielka Brytania do Unii należała, do spraw zagranicznych, no to bardzo podobna była do konia. Proszę Państwa, ale to jest rzecz gustu, niech tam sobie będą. Natomiast no, trzeba by było przestrzegać jednak ratyfikowanych porozumień. No a tymczasem rząd polski specjalnie nie reaguje. Ambasador brytyjski nawet nie pomyślał o tym, żeby mógł zostać tutaj wezwany do wytłumaczenia postępowania swojego kraju wobec obywatela polskiego. No i nie słychać, żeby Polska na przykład zastosowała w tej sprawie retorsję, to znaczy ogłosiła, że pani Rupa Hook jest osobą w Polsce niepożądaną i zostanie natychmiast zatrzymana na granicy i deportowana ciupasem do Wielkiej Brytanii, podobnie jak jakiś brytyjscy dziennikarze, których poglądy nie będą nam się podobały. Ciekawe, że ci wszyscy mikrocefale, którzy za podłuszczeniem pana redaktora Michnika tak gardłują za wolnością prasy, teraz nabrali wody w usta i no, mówią, że to znaczy pan Bartłomiej Sienkiewicz, taki mikrocefal czołowy, były minister spraw wewnętrznych, wcześniej w ruchu Wolność i Pokój, to ciekawy ten ruch był, bo później wszyscy przeszli prawie wszyscy przeszli do bezpieki. No i pan Bartłomiej Sienkiewicz powiedział nawet, że jak Polska nie chce wpuszczać tutaj migrantów, tych egzotycznych turystów prezydenta Łukaszenki, to Anglicy mogą nie wpuścić do siebie pana redaktora Ziemkiewicza. Pan Bartłomiej Sienkiewicz dotychczas był znany z dwóch rzeczy, mianowicie z podpalenia budki wartowniczej przed rosyjską ambasadą, to znaczy nie on sam podpalał, ale podobno kazał ją podpalić swoim tym bezpieczniakom. No i z tego, że w podsłuchanej rozmowie scharakteryzował państwo polskie, że to jest tylko na niby istnieje, bo tak naprawdę to chuj, dupa i kamieni kupa. No więc właśnie teraz zasłynął dodatkowo, dlatego że no, minister spraw wewnętrznych to jednak takie rzeczy powinien wiedzieć, że Wielka Brytania ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Proszę Państwa, tymczasem straszliwa afera wybuchła na granicy polsko-białoruskiej, bo się okazało, że Straż Graniczna cofnęła dzieci, jakieś dzieci tych egzotycznych turystów prezydenta Łukaszenki z powrotem na granicę do rodziców, bo one tam nie chciały zostać same. No i podniósł się klangor, między innymi pani wielce czcigodna oczywiście Katarzyna Maria Piekarska, istota czująca, podniosła wrzask z trybuny sejmowej. Gdzie są dzieci? Gdzie są dzieci? Pani Katarzyna Maria Piekarska w swoim czasie bardzo wyraźnie wsparła strajk kobiet, którego uczestniczki domagały się zalegalizowania ćwiartowania dzieci bardzo małych. Więc być może, że specjalnie by się nie zdziwiła, gdyby się dowiedziała, że w przypadku tych dzieci nastąpiła aborcja opóźniona. Aborcja opóźniona polega na tym, że abortuje się dzieci już po urodzeniu. To nawet jest łatwiejsze, bo nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa dla życia matki, a taka zygota wyrośnięta, niektóre to nawet przerośnięte są, na przykład pani filozofowa Magdalena Środa, to reprezentuje kategorię zygot przerośniętych, no to więcej miejsca zajmują w przestrzeni, więcej kłopotów sprawiają, zatruwają atmosferę zbrodniczym dwutlenkiem węgla i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, bardzo możliwe, że został tutaj precedens wprowadzony w postaci aborcji opóźnionej. No ale jeśli nawet nie, to Polska oczywiście nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, bo nie zobowiązała się na terenie międzynarodowym, że będzie wpuszczała do siebie bez żadnej kontroli egzotycznych turystów prezydenta Łukaszenki. Tymczasem do wojny polsko-białoruskiej włączył się episkopat. Otóż episkopat swoim zwyczajem powiedział, że tu zaproponował utworzenie korytarzy humanitarnych, ale jednocześnie podkreślił, że granic trzeba chronić i tak dalej. No jednym słowem jest za, a nawet przeciw, także i pieniądze zarobić, i wianuszka nie stracić. Myślę, że takie osobliwe stanowisko zostało zajęte z tego powodu, że biskupi polscy zostali wezwani ad limina apostolorum. No i tam papież Franciszek, który jest bardzo czuły na łzy egzotycznych turystów, ich tam by i takich obsztorcuje, ale za co innego. Natomiast jeszcze, żeby uniknąć obsztorcowania z powodu egzotycznych turystów, no to właśnie takie stanowisko zajęli. Myślę, że wszystko zakończy się wesołym oberkiem, bo tam jak już papież biskupów obsztorcuje, no to potem tam nastąpi przebaczenie i tak dalej. Proszę Państwa, tymczasem mamy do czynienia, i to są te lepsze wiadomości, z wielkiej rangi wydarzeniami kulturalnymi. Otóż odbył się festiwal filmowy w Gdyni, na którym furorę zrobiły filmy o przygodach pederastów. Dotychczas furorę w Gdyni i gdzie indziej robiły filmy o Żydach, natomiast widać teraz, że Żydzi schodzą na plan dalszy, a na pierwszy plan wsunęli się pederaści. No i nasi artyści wiedzą, z której strony chleb jest posmarowany, no i już kręcą filmy jeden przez drugiego o pederastach. Proszę Państwa, tymczasem jeszcze nastąpiło inne wydarzenie kulturalne, mianowicie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Nike. I tam nagroda jak nagroda, ale takim kulminacyjnym momentem, można powiedzieć, tej uroczystości była deklaracja pana Piątka, który wyraził nadzieję, że to faszystowskie gówno kiedyś się skończy. No, wszystko się kończy na tym świecie pełnym złości, również faszystowskie gówna. Szkoda, że pan Piątek nie powiedział nam, co będzie potem, w jakim gównie zostaniemy utytłani, jak już faszystowskie się skończy. No to jest tajemnica, to wielka, ale myślę, że nie będzie to nic przyjemnego. Proszę Państwa, tymczasem jeszcze kolejne wydarzenie kulturalne ogromnej rangi tu miało miejsce, mianowicie odbył się koncert takiego rapera, który używa ksywy Mata, a tak naprawdę to się Matczak nazywa. Taki młody jegomość, 21-letni, to i tak już właściwie można powiedzieć, że w porównaniu z panną Gretą Thunberg, to jest starcem przestarym okrutnej sprośności. Mówię o tym, że okrutnej sprośności, bo tam młodzieży się bardzo podobały takie hasła, żeby no w dziąsło tam powsadzać i różne rzeczy, no to muszę powiedzieć, że pewna ewolucja tu poglądów zachodzi. Za moich czasów w kołach wojskowych to preferowane było w przełyk, a tutaj w dziąsło. No widzimy, że gusty młodzieżowe się zmieniają. Pana Matę bardzo pochwalił pan pisarz Jakub Żulczyk, no więc widzimy, że mamy do czynienia z nową epoką w kulturze narodowej, która odpowiada wreszcie na pytanie, kogo dymać, w co i w jaki sposób. No więc proszę Państwa, to są te dobre wiadomości w morzu tych niedobrych wiadomości, a te na końcu, te wiadomości dobre, takie plusy dodatnie tu przytoczyłem, żeby Państwa całkiem nie dołować. Proszę bardzo. W naszym szczęśliwym kraju mamy wiele ministerstw. I czy mógłby Pan wyjaśnić, które są potrzebne, a których moglibyśmy się pozbyć, jeśli większości tak, moglibyśmy. No, od którego by Pan zaczął? No, zacząłbym od Ministerstwa na przykład Edukacji, od Ministerstwa Kultury, od Dziedzictwa Narodowego, od Ministerstwa Zdrowia. Oczywiście to musiało być poprzedzone. Czy Ministerstwo Kultury można było zlikwidować od samego początku? Najpierw tylko trzeba by zlikwidować, a czy to nawet nie najpierw, bo jakby było zlikwidowane Ministerstwo Kultury, to tym samym by nikt nie mógł przyznawać subwencji. No i już od razu by się rozwiązały dwa problemy za jednym zamachem. Ja uważam, że to łatwiej mi jest odpowiedzieć na pytanie, jakie resorty są niezbędne. Otóż jest niezbędny resort finansów, no bo ktoś musi zbierać pieniądze, prawda, na funkcjonowanie państwa. Jest niezbędny resort obrony, czy tam wojny, jak go nazwiemy. Jest niezbędny resort spraw wewnętrznych, czyli policji i tego. Jest niezbędny resort sprawiedliwości, bo sądy należą do jednej z władz państwowych i ktoś musi organizacją tego aparatu zawiadywać. Jest niezbędny resort spraw zagranicznych, bo są inne państwa i ktoś musi być odpowiedzialny za kształtowanie stosunków. I jest niezbędny resort gospodarki przestrzennej. Bo to jest, no, nie można tutaj spraw puszczać na żywioł, bo to by zagrażało, że tak powiem, dobru powszechnemu, czemuś takiemu jak dobro powszechne. I tyle, i wystarczy. 6 takich tych. W Szwajcarii jest 7. No to bardzo, no, widać, że Szwajcaria jest porządnym państwem. Jak była dyskusja w 2003 roku podczas referendum w sprawie Anschlussu, to tam było takie wtedy argumenty, że to jak nie przyłączymy się do Unii Europejskiej, to Białoruś albo Władywostok jeszcze dalej tam nas wysyła. Ja mówię, dlaczego tak daleko? No przecież bliżej jest tu państwo takie jak Szwajcaria, która nie należy do Unii Europejskiej, bo nie chce. Tam były referenda organizowane i za każdym razem liczba przeciwników rosła, więc już potem nie robili referendum, żeby nie było, że 100% jest przeciwny, to już na wszelki wypadek nie robili. No ale to wtedy się spotykałem z takim argumentem, no tak, ale Szwajcaria to jest bogate państwo. Ja mówię, no to prawda, ale przecież nie dlatego, że się gdzieś zapisała i spadł na nią deszcz złota, tylko dlatego, że się porządnie rządzi. No to my też się rządźmy porządnie i to może nie od razu taki poziom dorównamy poziomem Szwajcarii, ale to podciągniemy się. No ale to nie, bo to właśnie na tym polega nieszczęście, że wszyscy liczyli i to się dali na to złapać. Liczyli na to, że Unia sypnie złotem i znowu będzie jak Zagierka. Sypnie Unia złotem. Tylko, no i sypie tyle tylko, że trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że Niemcy, które są głównym płatnikiem netto Unii Europejskiej, Nie po to przez całe dziesięciolecia drenowały swoich podatników, żeby dogodzić Portugalczykom, Grekom, Polakom, Słowakom, tylko to traktowały jako inwestycję, która w pewnym momencie będzie musiała zacząć się zwracać. No i ten moment właśnie nadchodzi. Ten moment nadchodzi. I to już się zaczną, dopiero będzie bolesny powrót do rzeczywistości. To jest mniej więcej tak, jak sytuacja podobna do tej, jak towarzystwo idzie do knajpy na kolację. No i tam tańce, hulanki, swawola, piją, jedzą, lulki palą, aż o 11:00 pojawia się kelner z rachunkiem. No i wtedy gwar cichnie i jeden na drugiego z niepokojem spogląda. To właśnie jesteśmy coraz bliżej tego momentu. Przepraszam, jeszcze proszę, tak, proszę bardzo. I przemysłu i takiego zagadnienia, jeżeli chodzi o ingerencję państwa w przedsiębiorstwa strategiczne. Czy faktycznie jest tak, że elektrownie, koleje powinny być według Pana zdania przedsiębiorstwami państwowymi albo z dużym naciskiem na tą państwowość? Czy tak mogą być, powiedzmy, prywatne przedsiębiorstwa, a państwo nie będzie tylko aparat właśnie skarbowy, policja? Proszę Pana, a to jeśli Pan pozwoli, to chętnie wysłucham pańskiej opinii. Czy bank centralny powinien być państwowy, czy nie? Czy w ogóle powinien być? Nie, ale to, jak już jest, to... Oczywiście, że państwowy. Pani mówi, że oczywiście nawet, że państwowy. A to nie wiem, czy pani wie, że bank centralny przed wojną, Bank Polski, był bankiem prywatnym. I co złego się stało? Nie, dlaczego nie? Pan zadał mi pytanie, więc ja odpowiadam. Skoro Bank Polski był bankiem prywatnym, rząd miał tylko 1% udziałów. Nie dlatego, że już nikt nie chciał tego 1% przejąć, tylko rząd chciał mieć swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. To dlatego ten 1% się zawarował. Bank Polski był bankiem prywatnym. Nic złego się nie działo przecież. Co więcej, Bank Polski był niezależny i to, co na przykład dzisiaj robi Rada Polityki Pieniężnej, tam ci wszyscy bardzo wysoko opłacani dygnitarze rzucają monetą. I jak jest reszka, to podwyższają stopy procentowe, jak jest orzeł, to obniżają, a jak pieniądz, jak moneta stanie pionowo, to ani nie podnoszą, ani nie obniżają. No, za to bardzo duże pieniądze biorą, a w Banku Polskim nie było nic takiego jak Rada Polityki Pieniężnej, tylko te wszystkie kwestie, którymi się zajmuje Rada Polityki Pieniężnej, to określał jeden z punktów statutu Banku Polskiego autorstwa profesora Romana Rybarskiego. Roman Rybarski to był endekiem, takim, ale ze starych endeków, którzy jeszcze byli gospodarczymi liberałami. I Roman Rybarski napisał statut Banku Polskiego i tam sprawę polityki pieniężnej załatwiał jeden punkt tego statutu, że pieniądza na rynku może być tylko tyle w każdym momencie, żeby w każdym momencie miał w 30% zabezpieczenie w aktywach banku. To było uzależnienie emisji pieniądza i ilości pieniądza obiegowego od okoliczności obiektywnie istniejącej i bardzo łatwo sprawdzalnej. W każdej chwili można było sprawdzić, jaki jest poziom aktywów w banku i dostosować do tego poziom ilość pieniądza obiegowego. No i nic się złego nie działo. Nic się złego nie działo, więc jak bank był prywatny, już bank jest najstrategiczniejszym ze strategicznych, prawda? Jak ten był prywatny i nic się złego nie działo, to inne też mogą być prywatne. Proszę? Tak, więc wie pan, jeszcze dodatkowy taki argument, nawet gdybyśmy nic nie wiedzieli o Banku Polskim i tak dalej, to wystarczy się zastanowić, tak na chłopski rozum. Co to znaczy, że sektory strategiczne są państwowe? To znaczy, że zarządza nimi państwo. No państwo, ale tak naprawdę to kto? tymi sektorami zarządza nie państwo, tylko pan Józio, który akurat został ministrem, prawda, pani Zosia, która jest wiceministrem. Pan Józio, pani Zosia, no tak jak potrafią, to tam zarządzają, prawda, ale też mają swoje interesy, bo pan Józio ma syna, który właśnie skończył Wyższą Szkołę Gotowania na Gazie, no i trzeba mu jakąś posadę tutaj zapewnić, strategiczną, też w strategicznym przedsiębiorstwie, żeby tam tego... A pani Zosia też ma córki takie, które tam, no trzeba je dobrze wydać za mąż, ale najpierw trzeba posag dla nich zadbać, prawda, i tak dalej. Co umie pan Józio i pani Zosia, skoro już osiągnęli takie stanowiska, umieją, to udowodnili, że umieją sobie wyszukiwać posady bez odpowiedzialności, czyli synekury. To jest cenna umiejętność, nie przeczę, ale powierzanie organizacji życia gospodarczego takim osobom, które się legitymują takimi umiejętnościami, jest wyjątkową lekkomyślnością. Bo te osoby wcale nie udowodniły, że potrafią organizować życie gospodarcze, że na przykład potrafią uzyskiwać zysk z przedsiębiorstwa w warunkach rynkowych. Nie wiadomo, czy to umieją. Prawdopodobnie nie, bo gdyby umiały, to już dawno by to zrobiły. Prawda? A skoro tego nie robią, tylko ja kiedyś to tłumaczyłem panu temu Lewandowskiemu, Januszowi Lewandowskiemu. Kiedyś jeszcze, jak w dawnych czasach, kiedy byłem wpuszczany do rządowej telewizji, to była taka dyskusja i pan Lewandowski tam mówił, że tu ten Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, że tu sprowadzimy takich ekspertów z zagranicy i oni tam będą tym zarządzać. Ja mu powiedziałem wtedy tak, panie ministrze, gdyby cyganka naprawdę potrafiła przewidywać przyszłość, to zagrałaby raz i drugi w totolotka i nie zaczepiałaby ludzi na ulicy, że im powróży za 5 złotych. Skoro ich zaczepia na ulicy, że im powróży, no to znaczy nie potrafi przewidywać przyszłości. Jeżeli jakiś tam specjalista zagraniczny jeszcze nie zrobił biznesu, tylko liczy, tu czeka, drepcze w oczekiwaniu na posadę, że mu rząd, biedny rząd polski da posadę, ja bym mu nawet nadzoru nad duszą od żelazka nie powierzył.